cześć, dzień dobry, witam serdecznie, Mafia Solec z tej strony i drogi widzu, to kolejny odcineczek od biedaka do kozaka. Pimpek jest ze mną, ale obok Pimka jest oczywiście Bronuś. Gdzie on? A tu jest, siemanko, siemanko. Pobaw się z naszym pieskiem, on do zero miłości ma, od nas ostatnio. O, pięknie przysiad zrobił. Czekajcie, ja teraz to tak próbuję w głowie ułożyć, ale nie wiem kiedy, ostatni raz my nagrywaliśmy w sobotę. To no. Jest bardzo mało spotykana rzecz, ale słuchajcie, jest tyle rzeczy do ogarniania przed targami, tego wszystkiego, że sobota jest po prostu pracująca dzisiaj u nas. Dlatego też mówi, wczoraj już nie chcieliśmy się tyrać i przełożyliśmy sobie ten odcineczek na sobotę. Dzisiaj bardzo fajny odcinek generalnie, mimo że to jest taka akcja ostatnia z kwietnia i dokańczanie wszystkich rzeczy, to nie ukrywam, że naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. 5000 na naszym koncie bożym, Bronuś już się tankuje pod względem gnojowicy i będziemy dzisiaj sobie działać na polach po życie, gdzie ostatnio została skoszona. Ty, Mordo, a wykręcisz tu? Nie wykręcisz. Kurde, będziesz musiał, no musisz jakoś wykręcić, bo dookoła jechać. Dobra, ja ci tu wyjadę, żebyś ty nie musiał się tu nigdzie spinać, że nie możesz wyjechać. Tutaj już jak widzicie MTZ przyszykowany, dzisiaj 3 akcje. Nie chciałem rozdzielać na 4, choć nie ukrywam, że jedna z akcji, czyli na przykład wałowanie, dzisiaj by pasowała, bo ogar... O, proszę bardzo, jedzie parobek. Ja pierdzie, do tego. Czołowa. Nie widziałem. O Jezus. 997. Nie, co to jest 997? Policja. O Jezus, dzwonię na policję. Jak przy tam się chyba przy, nie wiem, ale jedzie gościu ten co przywalony został. No właśnie nie widzę, bo tak stoi, albo to chyba dlatego, że się za tobą zatrzymał. Ja taka wiedział. Podwójna dawka. Tak, podwójna dawka, ustaw sobie GPS-ka, bo akurat jego masz i rozlewaj. Uważaj Andrzej, bo jeszcze blokada się nie otworzyła. Weź tak jak był ten znany filmik taki, co gościu tą beczkę z Coca-Coli otwierał z tyłu i musiał ręką to odbezpieczyć, co... dobra, szkoda gadać. Dobra, ja sobie tak wjadę poprzeczniaka, na razie nie robię, ale jak tam będziesz miał chwilę, to w razie długo trzaśnij, żebym wiedział do kiedy sobie dojeżdżać. 100% od razu. Obstawiam, że tak, obstawiam, że tak. Nie zwracajcie uwagi na wapno, z racji tego, że no mówię, to wapnowaliśmy w poprzednim albo jeszcze poprzednim sezonie. Jak robiliśmy to pole tutaj z tyłu łączyliśmy, to wiem, że było tu wapnowane, bo pamiętam ten odcineczek. Także tutaj my sobie to po prostu ogarniemy już poza odcinkiem na spokojnie. Dobra, opuszczamy. 14 na godzinę, to jest za mało. O! Jechać dookoła? Wiesz co? Chyba nie, co? Lepiej przez środek mi się gdzieś przetnij. Może jak kolejną beczką najwyżej zrobię ten, zrobię dookoła pole. Tak, na razie tu mówię, pojedź poprzeczniak i przetnij mi się gdzieś środek i będzie subcio. Ależ no kurde, powiem wam tak, ja jaram się niemiłosiernie od poprzedniego odcinka z ścierniskiem. No kuźwa, dla mnie możemy w następnych sezonach mieć samożyto, naprawdę, to wygląda tak prześlicznie, że to głowa mała. Dlatego też tutaj akurat mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek naprawdę odda, bo tak naprawdę dubiemy dzisiaj sobie typowo po ściernisku z żyta, bo będziemy to sobie typowo uprawiać pod kukurydzę. Ja będę później jeszcze rozlewał gnojowicę, będę też siał kukurydzę, bo jedno z pól mam już przygotowane na odcineczek. Także no dzisiejszy odcinek naprawdę tutaj oddaje. Kurna dzio, widać, że się mu nic nie stanęło, jadą sąsiady oporowcy. Boże, czemu jest... gdzie oni jadą? Nie wiem. Gdzie on jest? Aha, dobra, on jeden jedzie siać tu, a jeden jedzie tam, dobra, już widzę. Ale to piękna sprawa, ogólnie jak widzicie w oddali tekstury pozmieniane, testuję sobie tekstury od Jankusa. Także nie wiem jak jeszcze wszystkie wyglądają, zboża na pewno wyglądają podczas rozcięcia całkiem inaczej. Także tutaj zobaczymy sobie jak będzie to wyglądało podczas żniw i jeszcze podczas innych. Trochę taka ciemna ta tekstura, dziwna. Nie ukrywam, że ta żyta jakby taka, jeśli chodzi o kolor zielony, jest najładniejszy. Ale wiecie, u nas dużo idzie gnojowicy, więc po prostu te zboża mają kolor, bo biorą ten kolorek właśnie z gnojowicy sobie, dlatego też to tak właśnie ciemniutko wygląda. Dobra, ja mam pusto, także lecę się zatankować. Okay. Na dwa. Także na spokojnie możesz sobie działać. Po takie, nie wiem, po 12-13 minutek na daną akcję gdzieś będziemy sobie robić, żeby dzisiaj akurat wszystko sobie poogarniać, bo no już kolejnego odcinka kwietniowego nie będzie. Będziemy lecieli sobie już czerwcem, sprzedażami naszymi, wszystkimi jakie tylko będziemy mieli, tak żeby tych pieniążków znów trochę na naszym koncie się odbudowało. Pozdrawiam live'owiczów, którzy widzieli już jak wyglądała nasza oborka po... że tak powiem, o tynkowaniu. Ale nawet jeszcze ja też widziałem. Sami... Co? Nawet ja widziałem. A, no Bronek też widział, także pozdrawiam bardzo serdecznie. Już niebawem, bo myślę, że chyba gdzieś...
po lesie, bo musimy kupić teraz dwa nowe nabytki, ale to wszystko z tych pieniędzy, które gdzieś tam będziemy mieli, wiecie. Z tych pieniędzy, które mamy na koncie, musimy kupić dwa nowe nabytki. Nie no, tych pieniędzy będzie troszeczkę, bo myślę, że koło 60, koło 100 będzie. Jak nie wie, więcej, przepraszam. Będzie koło 120, 130 tysięcy gdzieś, jeżeli wszystko posprzedajemy, mordo, bo tak, mamy byki, będzie żyto na sprzedaż, będą uprawy mordo, na sprzedaż. Poczekaj, bo tu nie jest to zdane, Nie? Nie, no poczekaj. Czekaj, to ja chyba ostatnio jeszcze robiłem, mi się wydawało, że po ciemnym jechałem. Dobra. Wydawało mi się, że po ciemnym jechałem. Czekaj. Jo czy nie? No chyba jo. Jo. Dobra, jest gitara, siema. No bo przecież ta beczka też rozlewa trochę, więc nie ma co się tutaj tutaj szczypać. Dobra, my sobie zrzucimy bieg, no bo to jednak trochę na głęboko dzisiaj robimy, żeby było typowo bezpośrednio. Ale fajnie, żebyśmy mieli od razu to nawiezione w 100%, nie? No. Podoba mi się to, bo tak o tą beczkę żeśmy sobie ogarniali i ogarniali z tą prędkością, z tym wszystkim i dobrze to wyszło, że żeśmy sobie to właśnie tak, a nie inaczej zrobili. O kurde, tam u sąsiada no gruby zestawik jeździ. No, a co on tam to... się? Ciekawe, co on tam się? Kwieci, mamy co można nie... siać? Soja. Soje. Soja, no nic więcej z takich, bo to nie jest siemienko kukurydzy, więc tu raczej nic innego sobie sąsiad posiać nie może. A propos, mamy początek odcinka, tak to jeszcze tutaj z nami jest. Bardzo serdecznie zapraszamy na nasze Facebooki, na nasze Instagramy, bo tam prawdopodobnie powinien się pojawić przez weekend, po weekendzie taki malutki konkursik dla was, będzie coś do wygrania, także musicie bacznie obserwować. Polecam obserwować teraz, w najbliższym tygodniu, nasze Instagramy, nasze rolki, ale też i zdjęcia, jakie będziemy wrzucać, bo tam będzie dużo na temat targów. Kto jeszcze z was nie wie, za tydzień o tej porze będziemy na targach, od piątku do niedzieli, czyli 19, 20, 21, Targi Poznań, Główna Hala, Pawilon 6A, tam będziecie mogli nas spotkać, zapraszamy serdecznie. Na Instagramkach, pewnie na Facebookach na dniach dowiecie się, co w danych godzinach będzie, bo pierwszy raz zadbaliśmy o to, że jak już wiecie, mamy to swoje stanowisko, to też chcemy, żeby to w miarę jakoś było poukładane i żebyście wy też byli doinformowani, o których godzinach co się dzieje, żeby nie było później, że nie wiem, my akurat już kończymy targi, jak ktoś jeszcze przychodzi na zdjęcia, czy my już wyjeżdżamy, czy akurat będziemy mieli przerwę, choć takich przerw akurat dużo nie będzie, głównie gdzie jedziemy na te targi dla was, więc dużo czasu będziemy mieli poświęcone właśnie dla was. Wczoraj żeśmy się spotkali na takie właśnie obgadywanie, ogarnianie wszystkiego, także mamy powymyślane dla was fajne konkursy, także musicie bacznie obserwować. Miejmy nadzieję, że będzie nas jak najwięcej i będziemy się świetnie przy tym wszystkim bawić. Będą też goście specjalni w każdy dzień. Jacy to dowiecie się na targach, dopiero można tak powiedzieć, to będzie też dla was jaką niespodzianką, także naprawdę zapraszamy i miejmy nadzieję, że będziemy bawić się świetnie. No to będą pierwsze nasze tak grube targi, można powiedzieć. Nie dość, że pierwszy raz jedziemy na 3 dni, jedziemy dzień wcześniej przed targami, gdzie to mało kiedy tak bywało, bo najczęściej było tak, że jak byliśmy już na 3 dni, to no, zazwyczaj dojeżdżaliśmy gdzieś na końcówkę, bo po prostu no, był to dzień trasy, a tę traskę mamy wcześniej, także no tutaj naprawdę będzie grubo i ten rok ogólnie zapowiada się gruby pod względem targów. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Najpierw skończymy jedne targi, później będziemy rozkminiać co z kolejnymi. Także kolejne, prawdopodobnie Kielce. Co będzie się działo, no to znaczy, na pewno, no jeżeli się nic złego nie stanie, to będziemy na Kielcach. Także na razie skupmy się, słuchajcie, na Poznaniu, na Polakrze, a później będziemy skupiać się na kolejnych targach. Także do tych z was, którzy ciągle pytają, kiedy jakieś targi, kiedy można gdzieś was spotkać, czy można z nami gdzieś się zobaczyć, no wiecie, tak za dnia po prostu gdzieś tam w życiu realnym, no nie mamy na to czasu. Gdzieś tam wiadomo, ktoś jak nas gdzieś zaczepi na mieście czy coś, no to spoko. Ale tak to no nie organizujemy nic takiego, po to też jedzimy na te targi, żeby na tych targach się z wami po prostu tutaj mordeczki spotkać. Także jeżeli w tym roku, no tak jedziemy bardziej dla was, bo postaramy się, żeby te targi były porozbijane tak po Polsce trochę, żeby też pojechać w takie targi, na których może nie byliśmy jeszcze ani razu, że ci, którzy mają naprawdę bardzo daleko, choć nieraz spotykamy was na przykład na targach na Bednarach, czy na targach z Kielc, że ludzie po 500 ponad kilometrów przyjeżdżali na takie targi, także miejmy nadzieję, że przynajmniej każdy z was swoje to marzenie spełni, które ma, żeby gdzieś tam z nami się tutaj na tych targach oczywiście zobaczyć. Także no, przed nami dużo jeszcze takich spraw organizacyjnych, tego wszystkiego, ale w miarę mamy wszystko fajnie poukładane, także następny tydzień musimy troszeczkę jeszcze dla was ponagrywać, żeby coś było, ale czy będą odcinki na weekend, jak to będzie akurat będą targi, nie wiem, czy aż tyle ponagrywamy, zobaczymy, co to wyjdzie, może tylko od zera byśmy porobili. Chciałem to powiedzieć, że powinniśmy pocisnąć to od zera, żeby chociaż było, nie? No tak mi się wydaje, że też wiecie,
jeżeli ktoś tam będzie na targi się wybierał, to też nie będzie miał zbytnio dużo czasu do oglądania, ale też chcemy zadbać o tych, którzy na tych targach nie będą, więc chociaż jeden odcinek u nas na naszych kanałach powinien się jakiś tam pojawić, chociaż właśnie mówię z tego Wodzera do Farmera. Kurde, powiem ci, robota naprawdę idzie fajnie, mimo że ja jeżdżę tylko te 9-10 na godzinę, bo momentami ciężko, ty w miarę nadążasz tę gnojowicę rozlewać, to nie ukrywam, że naprawdę spoko to wygląda. No ja zaraz będę kończył, szczerze. No i fajnie, bo ja wtedy będę mógł oddać ci gruber, choć... gruber zostawimy, inaczej zrobimy. Gruber zostawimy, bo ja już gruberować na dzisiejszym odcinku nie będę. I sobie zrobimy coś takiego, że będziemy pracować obok siebie. Czyli ja pojadę rozlewać gnojowice, a ty, mordeczko, zaczniesz już sobie ogarniać siewy. Później najwyżej jeszcze sobie na koniec pogruberujemy, jeżeli tego czasu oczywiście starczy, choć myślę, że raczej nie, bo tutaj na tą każdą pracę gdzieś ten czas jest w miarę poogarniany. Na od biedaka na live'ie co robiłem? A, ogarniałem tylko pola. Po live'ie z od biedaka na drugi dzień, czyli wczoraj, przygotowałem nasze pole, ogarnąłem to, które żeśmy sobie ostatnio zakupili. Wiecie, dookoła je obmalowałem ładnie, obsiałem je całe, porobiłem ścieżki, więc na pewno będę chciał je wam pokazać. Jakbym mordo zapomniał, to mi przypomnij. Bo naprawdę powiem wam, pięknie wygląda. Jest jeszcze ono tym bardziej przyszykowane na zrobienie nawozów na tym polu, bo ścieżki są idealnie na 18 metrów, zrobiłem tak jak ma nasz rozsiewacz, bo jak dobrze wiecie, będziemy siewniczek, opryskiwacz nasz boży sprzedawać i będziemy musieli coś tutaj kupić, a naprawdę jest tragedia z tym, bo my będziemy musieli, najlepiej by nam pasował na 21 metrów opryskiwacz, bo na 20 byśmy robili ścieżki, więc no ten metr taki, wiecie, aby był nadmiaru, niż lepiej jak gdzieś tam będzie to zostawało. No i ciężko z takimi opryskiwaczami, no bo później jest na 16, czyli albo 18, no najczęściej 18 i trzeba byłoby go skalować, Bóg wie co z tym robić, także no tutaj jest naprawdę przekichany z opryskiwaczami pod siewniki 4 metry, bo inaczej tego nie idzie niestety ogarnąć, ale wydaje mi się, że u nas pod 20 by mordo oddał, bo nie musielibyśmy połówką zaczynać wtedy, nie? Lecimy? Wiesz co? Tak, ja zjadę na gospę, bo to tak głupio będzie wyglądać, żebym zostawiał tutaj ciągnik, boży nasz. Dobra, cyk. Ja tu sobie muszę wyjechać, żeby tu się nic nie stało. Dobra, autko jedzie. No, boże, pies, uciekaj. Ja już gotowy. To w sumie ty ja jadę już, co? Wiesz co? Tak, ty możesz jechać. Powiedz mi, czy ty zatankowałeś mi... Tak, tak, jest zalana, na pewno. Dobra, ja sobie tu pojadę. Ja nie wiem, czy ty zauważyłeś w ogóle, mordeczko, i ja nie wiem, czy wy zauważyliście na odcinkach, choć raczej tak, bo bardzo często po to pytaliście. Zniknęła jedna pewna rzecz z naszego podwórka, na samym środku, która stała. Studnia, no studnia. No studnia. O tym ja zapomniałem powiedzieć. Bronek też wsłuchiwałem się właśnie na odcinku. Też. No jakoś tak, nie wiem. Po prostu też zapomniałem to powiedzieć, a ludzie pisali w komentarzach. A, pisali. W ogóle. Aha, no, także wy bardzo często wcześniej mówiliście, aby w końcu tą studnię wziąć i wywalić. Kurde, mordo, czy ty wiesz, czy my mamy gdzieś paliwko? Dobra, tu jest chyba. Możliwe, że jest, aczkolwiek jest, ja nie pamiętam. Jest, dobra, uff. Na pewno będziemy chcieli postawić, jeżeli teraz już takie budynki piękne mamy, będziemy chcieli postawić, zainwestować w zbiornik na paliwo. To jest pewne u nas? Bo no to by bardzo ładnie wyglądało, jakbyśmy w takim budyneczku mieli taki zbiornik w środku. Więc ten zbiornik na paliwo takowy u nas będzie. I to będzie teraz już wreszcie bez problemu, żeby sobie wybrać i przywozić to. Dobra, czy ja wyjadę? Dobra, tu będę musiał. No to się przyda, bo wiecie, w takich maszynach włożyć te bańki czy beczki, no to tak trochę słabo. No idźmy w nowoczesność, idźmy w nowoczesność. O Jezus, Maria, dobrze, GPS inaczej nie załapał. Idźmy w nowoczesność, bo jednak tego nam bardzo, ale to bardzo potrzeba. Dlatego też nie ukrywam, że tutaj będzie to naprawdę bardzo fajnie. Serio, gościu, przecież tak daleko od ciebie jestem. Trochę mnie denerwują. No dlatego ja czasami ten ruch drogowy po prostu wyłączam, nie? Te auta, no bo szkurna dziotno. Ja se w lewo chcę skręcać, a ten akurat stanął. Zamiast się ze mną minąć normalnie, to idź pan w ciul. Teraz tak. Dobra, ustawiamy tak GPS-a. Powinno być wszystko. No kurde, tak patrzę, że trochę tej roboty nam tutaj zostanie ogólnie, nie? Do zrobienia poza odcinkiem, bo... Tak, same te siewy roboty, to na pewno coś tam będzie do ogarnięcia, ale mordo, i tak wiesz, że musimy to zrobić, wiesz czym. Także tutaj bez problemu. Dobra. Ja tak się zastanawiam jeszcze, bo ty tam, gdzie jest wapno wymagane? Tylko na tamtym kościoła. Nie. Tu nie ma? Nie.
Tylko aż tam dziwne. Koło kościoła, dobra, widzę. Nie, tutaj też na tym dużym. Tylko, no. Tylko na tym, co sieje teraz, nie jest wymagane. Też jest. Nie. Mi pokazywało, że jo. Nie, no ja teraz biegam. A nie, dobra, mam. Bo ja je przygotowałem już. No. No ale było. Jak coś, to było, mordo. Także bez problemu, bo mówię, no my bo czasami mamy tak, że po prostu niektóre pola. Wiecie, no. Już nieraz wam to mówiliśmy. I nieraz pewnie jeszcze powtórzymy. Ty, kuźwa, no jest podwójna dawka? No, kuźwa, nie było. A przecież zdezaktywowałem ją. Ja miałem włączone podwójną dawkę i 9 na godzinę mogłem jeździć tylko. A mi się wydawało, że kuźwa... Czekaj. Zaraz to zobaczymy. No tu jest wszystko okej. Nie, może dwa razy kliknęłam, albo była, ja źle przeczytałem. No trudno się mówi. Ej, znowu wysko... Powiedz mi, czy ty ostatnio na live'ie kończyłeś opryski na tamtym dużym polu? Tak, 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 znaczy ja tam... Aktywuj zwykły... Aha, dobra, ja myślałem, że tu będzie pisał aktywuj, dezaktywuj. A tu dwa razy jest aktywuj. Aktywuj zwykłą i aktywuj podwójną. I aktywuj podwójną, dobra. Mój błąd to na 100% ja się przeczytałem i dlatego tak się wydarzyło. Dobra, teraz jest już okej. Kurde, bo tak wiecie, ja byłem pewny, nie? Że piszę tam aktywuj podwójną i dezaktywuj podwójną dawkę. No a tutaj jest po prostu tak to napisane i niech tak już to... niech to tutaj zostanie. Kurde, no jakiś temat chciałem nawinąć jeszcze przed tym, zanim mnie wyprowadziło. Przypomnieć wam po prostu o tym, że no te niektóre pola robimy modami poza odcinkami, no bo nie ma sensu, żebyśmy siedzieli i godzinę teraz ogarniali, jak możemy w tym czasie zrobić jakieś inne rzeczy lub coś ciekawego wymyśleć, więc dlatego też nam niektóre pola wyrzuca nawet po wapnowaniu sezon później, że są po prostu do wapnowania i my to sobie tak w miarę w głowie gdzieś tam ogarniamy, wiemy, kiedy dane pole robiliśmy wapnem i po prostu co jakiś czas tam te pola ogarniamy. A te, które możemy, no to ogarniamy modem. Także tutaj takie małe przypomnionko jest w razie W, żebyście tutaj pamiętali, bo niektórzy piszą, że a kurde, chachmęcimy, bo robimy modem polami, robimy pola modem nie sami. No ale słuchajcie, ale czy sąsiad, czy każdy względu, z nas. Tak, żeby nie tracić czasu i tyle. Także tutaj jest to... jest to naprawdę dla nas duży, duży plus, bo nie zapomnę czasów, jak jeszcze tego moda nie było, czyli Easy Development Controls, tak? Dobrze mówię, o, to jest chyba ten mod. No. I kurde, my musieliśmy wszystko ogarniać. Czyli gdzieś tam, pamiętam, czy od zera w tej 17, bo w 19 już ten mod był, w 17 właśnie, gdzieś tam ogarnianie tych serii zajmowało nam naprawdę multum czasu. A teraz człowiek, wiecie, dzięki temu ja mogę się skupić na przykład na modelowaniu, czy na ogarnianiu właśnie jakichś innych tutaj rzeczy. MF nas stoi z przyczepą, bo tam mamy oczywiście nasiona, mamy również nawozy. Dobra, ja sobie nie będę wyłączał tego, z racji tego, że... tutaj akurat dobrze powinno wyglądać. O, proszę bardzo. No sąsiedzi dzisiaj wszystko obok nas pięknie robią. Zaraz GPS mi powinien zniknąć. Dobra, ja ujadę sobie elegancko akurat dwa razy dookoła, więc to będzie idealnie pasowało tutaj. Jest, kurna, dziot. Chłopaki se zapierdzą. Masz nasiona przywieziona, nie? Tak, masz na przyczepce właśnie, mordeczko. Dobra. A gdzie sąsiady robią? A tam robią, dobra, widzę. Dobra, łogi. Bambry jedne. Ja jeszcze jaki mam plan na to po sąsiedzku, na to od biedaka do kozaka w tym nowym roku, to ogarnięcie kiedyś mieć ze dwie godzinki takiego fajnego czasu, luźnego, gdzie nie będę musiał się spinać z niczym i ogarnąć ten jeden komentarz, który jest pod każdym odcineczkiem u nas, że jest tam kilkanaście prac do wykonania jeszcze u nas, do poprawienia kilka jakichś tam maszyn i w ogóle. Także miałbym kiedyś ochotę taką godzinkę chociaż poświęcić. Na to mówię, nie od razu zrobić wszystko, bo tam jest chyba z 20 czy 30 podpunktów, które my kiedyś mówiliśmy, które mieliśmy zrobić i które nie są na przykład zrobione do teraz. I by się to przydało wreszcie tutaj, nie ukrywam, że ogarnąć. No, myślę, że godzinka to raczej będzie za mało. Znaczy, ja wiem, ale chciałbym chociaż kilka takich podstawowych, czyli z tego co dobrze pamiętam, to kosiarka. Fajnie by było tutaj już ogarnąć tą rynówkę i też GPS-a od razu założyć do naszego MF-a. Gdzieś tam jest kilka takich fajnych komentarzy, żeby to sobie poogarniać, zwracać uwagę na te biegi. Czasami jeszcze tego zapominam, ale jak pamiętam w głowie, to staram się, żeby te biegi jakoś w miarę wbijać, nie? Także ja myślę, teraz... że z biegami już teraz się też poprawiłem chyba trochę. Ja zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, ale no mówię, tutaj... O! Czy my tu wyjedziemy? O, wyjedziemy sobie na luzaku. Dobra, cyk. Dobra, ja mam objechane dookoła dwa razy i teraz mówię, żebym to krótkie robił, tak? O kurde, pusto, ja pierdzielę. No.
To musisz sobie podziałać. Czekajcie, my wyjdziemy tędy. Szybko się skończyło. Tędy wyjdziemy. Kurde, te supy idealnie nam są. Wychodzą tak, jak mamy nasze bramy wyjazdowe. Ale sąsiad tam napiera, to Jankus chyba jeździ, co? O, Jankus tam jeździ. Dobra, mogę wyjechać, nikomu nie. Nikomu tutaj nie powinienem przeszkodzić na drodze. Przeogromne pole teraz ziemniaków. Tak, tutaj podwójna, tam idzie podwójna dawka i tutaj jest. Tutaj nie ma podwójnej dawki, nie? Gnojowicy, to było 50%. Musimy pamiętać, żeby na tamte pola nie sypać nawozu do siewnika, nie? Tak. Bo to mija się z celem, więc. No ale jednak wiecie, chcieliśmy się pozbyć przede wszystkim tej gnojowicy, nie? Bo mamy jej tyle, że to jest dramat. Czekaj, ja tak sobie teraz myślę, że jak jest już gnojowica raz wylana, ja bym drugi raz po niej przejechał, to i tak nie dam podwójnej dawki, nie? Nie. Nie, musisz mieć aktywowaną podwójną dawkę. Nie, bo to prawdopodobnie chyba nie zaliczy, nie? Prawdopodobnie nie, dobra. Cygmyk, fu. Dużo tam beczek pójdzie? Ile masz wylane już? Wiesz co? Poczekaj, ja sobie tak zrobię z biegami, o. Ja mam mordo pierwszą beczkę, leję drugą. Myślę, że w dwóch i pół się zamknę. Jo? No, tak mi się coś... Kurde, to jakim cudem ja wylałem na tamto pole chyba 4. Nie wiem. No bo widzisz, u mnie nie było tej, jeden przejazd miałem nie podwójną, nie? Aha. Może dlatego. To jest taka duża różnica jest. Dobra, tak sobie teraz tu przejedziemy. Od razu tam, od poprzeczniaka, jak nie dolejemy, to trudno. Już tyle nie będziemy teraz jechać ten centymetr czy tam dwa, żeby sobie to ogarnąć. Pisaliście nam komentarz teraz ostatnio, abyśmy pomyśleli właśnie o zainwestowaniu w coś pieniędzy, żeby przynosiło nam to przychody, i pisaliście bardzo mocno o fotowoltaice. Nie wiem, ja powiem wam szczerze, nie rozkminialiśmy tego tematu w naszym gospodarstwie i nie wiem, czy będzie rozkminiany. Wiem, że to fajna sprawa i taka dość na topie, jeśli to tak można nazwać, bo teraz dużo takich gospodarstw rolnych zaopatruje się, żeby jednak tą mieć swoją tak jakby energię, która będzie jej wystarczać, dzięki czemu zaoszczędzą troszeczkę pieniędzy. No u nas oczywiście w farmingu by wyglądało to tak, że no nie mamy kosztów zużycia energii, jakichś tam innych dupereli, tylko mamy tutaj oczywiście możliwość taką, żebyśmy tą energię sprzedawali tak jakby i mielibyśmy z tego przychód. Ale czy w takie coś pójdziemy? Nie wiem. Wiem, że przypominaliście też również o tym, abyśmy zainwestowali w olejarnię, o której wspominaliśmy już od 3 sezonów bodajże. W tym sezonie tylko na razie rzepak, ważniejsze mamy wydatki, tyle no. Tak, rzepak, mordeczko, powiedz ty mi, jest na jakich polach w tym sezonie? 30 i koło Tanasa. Dobra, to powiem ci tyle. Rzepak jak skosimy, no i sprzedać nie będziemy sprzedawać od razu, bo u nas rzepak i tak był do zimy. Postarałbym się, abyśmy do zimy zebrali te 50 tysięcy i żebyśmy to zapłacili i wtedy żebyśmy rzepak dopiero zawieźli. No. Bo nie, jest nie tego, ukrywam, możemy że... tak zrobić, no. 4 czy 5 sezonów liczyłem, potrzebujemy na to, aby nam się te 50 tysięcy zwróciło. Jeżeli będziemy oczywiście tego rzepaku w miarę siać, a wiem, że to co jest zasiane w tym sezonie, to jest ponad tą miarę, o której ja wspominałem. Także tutaj jest ponad 10 tysięcy chyba zarobku, czy ileś tam wychodziło mi więcej, jeżeli będziemy sobie skorzystać z olejarni, nie? Na sezon, także to jest bardzo dużo moim zdaniem. No dużo, dla nas to jest no, sporo kasy. No, także mówię, to jest 5 sezonów, dzięki którym byśmy mogli tu sobie fajnie to poogarniać. Dobra, tu za dużo to my się nie rozpędzili. Okej. Okay. No szkurna dziot. Dziadołęgi jedne jeżdżące. Tak się zastanawiam, wiesz? Kurde, fajnie by było to jednak ogarnąć bez moda, żeby na przyszły sezon nam nie wyskakiwało to wapno, nie? No dobrze chyba, by było, ale to wiesz, mamy co sezon coraz więcej pracy, nie? Nie jesteśmy... No chyba, że chyba... będzie masło maślane i będziemy musieli... To się wiąże z tym mordo, że albo siedzisz kilka godzin poza, albo robisz wszystko na odcinkach. Na odcinkach, no to będzie masło maślane i na przykład taki kwiecień, czy na przykład taki wrzesień, październik będą trwały o 2-3 odcinki dłużej. No i wy będziecie widzieli po 2-3 razy siew w sezonie. Więc moim zdaniem, no to jest... Ja wolę robić to modem i trudno. Niż siedzieć, bo ja wolę ten czas wykorzystać. To jest tak, że jeżeli się modem zasieje, to wapno wyskakuje, no, nie? Nie wiem czemu tak to jest kurde zrobione. No ale nic nie poradzimy. Na precyzyjnym, jakbyśmy mieli, to by nie wyskakiwało.
Bo na precyzyjnym masz, tak czy siak musisz ty sam wszystko zrobić, nie? No, no. Nic nie możesz zrobić modem. No precyzyjne jest pod tym względem spoko, no ale mówię, precyzyjne jest o tyle fajne, że sobie rzucasz te małe dawki i tyle w temacie, nie? No albo się w przyszłym sezonie zrobi po prostu akcję wapno i tyle. No akurat na tamtych mordopolach to tak będzie, nie? No. Że akurat to już jest ten czas, żeby już zrobić tą akcję wapna. Bo tam już będą na pewno 3 sezony. Dobra, ja teraz dojadę sobie z beczką. Powiedz mi, jak ty tam z tym krótkim wygląda u ciebie to? No, jestem na klinie tutaj teraz właśnie. Na klinie. Klinie w Berlinie. O Jezus. Ajajaj. Dobra, tu się zablokujemy. Powiem wam tak. Jest ten free track, jest spoko. Ale ten free track nie ogarnia, znaczy iTrack nie ogarnia, jakby to powiedzieć, mi aż tak daleko, bo ja nigdy nie miałem tak daleko stanowiska u siebie. Że co, że kamerki, czy co? I tak, i ja przez to, że siedzę daleko, to ten free track do końca, czekajcie, nie ogarnia, bo może bym go zwiększył. Nie, jest na maksa jest dane, ile może tylko być. I przez to on mi po prostu tej twarzy nie wyłapuje, bo ja mam teraz ciemno w pokoju, jest, wiecie, jest u mnie ciemno w pokoju, ale chciałem, aby tak było, bo to bardzo ładnie na kamerce wygląda, jak nie jest tak jasno, bo to jak w psychiatryku wyglądało wcześniej. O. Co on tam? Co, jak ty mnie zmienisz, ja wtedy pojadę gruberować, co mordo? Możemy tak zrobić, no. Dobra, nie wiem, czy on się zakopał, czy coś się stało, zaraz pójdę do niego zobaczyć. Kto, sąsiad? Nie, parobek. No to też sąsiad. No to jest sąsiad, no. Ale ludzie piszą parobek na tym. Ludzie piszą parobek na... u chłopaków w komentarzach, to jo, dobra. To ja sobie ten... ja sobie tu wyskoczę do niego. Czekaj, czekaj, żeby musieli chłopaki... o. O, siemano! No witam serdecznie. Ty, co to się tam stanęło ci, jak żeś do roboty jechał? A ty, wiesz co tam debile jeżdżą, nie potrafią, ja myślę, bo debile. Ja w Anglii pracuję, mi się czasami strony mylą, wiesz? Tak kurde, nie wiem, od lewej do prawej jeżdżę cały czas, nie? Kurna dziot, ale ładnie, na dwie ścieżki idealnie chyba wyszło, co? Wiesz co, ścieżek nie robimy w sobie, bo tam te chwasty to tam już przedwschodowo dajemy, także tam... A, bo soja jest, jo? Bo no, dobra, soja, bo to widzę, siejemy, to są po poprzednich te, zostały ja po prostu soja, ślady. Wiesz co, tam ta nas to ten, kukurydzę sieje, nie? Boże, jak tam zielono teraz tak patrzę na przestrzał, na te wiatraki. Kurde, ty... mówię, on nie potrafi, się nie nadaje do roboty. Kto? Kał, nie? I no? Pojebał nasiona i słonecznik zasiał. Dobra, to może tylko zastąpić na tym gospodarstwie. Ja nie wiem, chyba trzeba będzie... ja wam ludzie, o, ja wam ogółem ludzie coś powiem. Pisaliście, żeby ja poszedł, zobaczył z sąsiadem, jak to u niego na fędzie, co jest narysowane. Nasz sąsiad jest, słuchajcie, taki mądry, że na początku zamiast lać na renówkę, debil, to powiem tak, debil na masy Fergusona lał, a później sobie przypomniał, że on ma taki ciągnik. To trzeba być debilem. Tak powiem o sąsiedzie. To ja to robiłem, ale dzięki. No, ale on chciał tak, żeby na masy Fergusona zrobić, a on się później kapnął, że on też ma taki ciągnik. No, a wy napiszę, a idźcie zobaczyć, co sąsiad o was sądzi. No to ja już wiecie, co o nim sądzę. Takie ogółem rzeczy są. Nie, no to dobra, oczywiście śmiechy śmiechami, nie? Dobra, przeszkadzał chyba nie będę, bo widzę cały czas oporowo tam. Widzę, a co tam? Też kukurydza siecie, o. Wiesz co, wszystko pożyta kukurydza. O Boże, widzę, nie? Jaki case tam zapierdziele, co to? A to ten jedzie, tam. Gdzie go widziałeś? On na dole jechał, widziałem. A, on pewnie na... A, dobra, widzę go, kurna dziot. Czekaj, gdzieś tu mi mignął. A tutaj to co będzie się siać, też kukurydza, co? Ta, wszystko teraz właśnie co, tak... Czemu to nas na pusto case'em pojeżdża? Bo on coś, chyba był coś zawieźć, wiesz? A, on przyczepę był zawieźć chyba z nasionami. No widzisz. Mi się tak kojarzy, no do siebie samego. Kurna dziot. Ale nie, no z tym słonecznikiem to grubo widzę. Nie, tam pierwszy ten dobrze się skapnął, nie? Mówi, że chyba nasiona pomylił, kurde, i tam będziemy musieli przesiać, nie? O, po gnojowicy, ale będzie... proszę bardzo. Dobry! No dzień dobry, sąsiedzie. Dzień dobrze, że te filce chociaż ubrą, bo ci powiem świli, że po gnojowicy stoimy akurat. No szczęście. No tam no, słyszałem, co zrobiłeś. Co zrobiłeś? Słonecznik, jaki piękny zasiałeś. A, to nie szkodzi. Jo, nie szkodzi. My przyjedziemy, wszystko... słuchaj, mamy header, możemy przyjechać, siądź jak chcesz. Nie, już wszystko naprawione, z dziorka wyciągałem ręcznie. A, dobra. Kurde, a skąd miałeś nasiona słonecznika? A, na przyczepie. Zostały kiedyś. A, widzisz, takie rzeczy. Tak, bo na usłudze byłem dzisiaj i wiesz, zostały. Na hurtowni pomylili. Proszę bardzo. Dużo ma tam jeszcze do siebie? No, dosyć sporo. Jo, dobra. Do zbioru, kurde. Bronek, my mieliśmy mama jeszcze sobie gdzieś do zasiania?
Nie. Nie, my sielim soi w ogóle w tym sezonie. Nie sielim soi w ogóle. A no, no. My tylko te kukurydze, dwie i kuniec, nie? Co? Weź to rozlewał. Co? Co? Rozlewał? Możesz rozlewać. A, tu już ściernisko ładne widzę, wykoszone ładne. Kurwa, gadu, gadu, a tu robota nie idzie. Jo, dobra, ja bym sobie siadę pogodał, ale nie ja ma czasu. Ja pogodał, ale muszę na wóz siadać, więc trzymaj się. Dobra, to na razie tam, miłej roboty. Ładunka. No, nara. 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 User left your channel. O, będą nam tu pie... Nie będę mówił, co? O, ja mówię, kurde. Ole, żeś tu ładnie już posiał. No dlatego mówię, kurde, zostawiam ten siewnik, bo ci zasieje wszystko, nie? A my nie będziemy się ogółem zniżać do takiego poziomu, a jak już kiedyś coś wywiniemy takiego, to dopiero wszystkim aż kurwa filce pospadają. Dobra, cyk, myk, fuk. O. Dobra. Trochę się wyzbyli tej gnojowicy chociaż teraz. No, trochę tego nam zeszło, nie ukrywam, że nie, dobra. Tutaj będzie ósymka, jo, ósymką możemy siać. Czy my robimy znacznik? Mogę podziałać ze znacznikiem, nie ukrywam, że nie. Bo ja nie mamy robiłem tego. Ja ci powiem, że fajnie, bo ja mam znacznik mordo na tym podpisany teraz, nie? No na joysticku, no. Na joysticku. Tylko muszę po prostu się wyuczyć, bo szkoda, że nie mam lewy, prawy. Tylko sobie później bym to jakoś fajnie mogę... Nie, a ciekawe, czy nie można przypisać w ogóle. Cyk. Cyk, dobra. O chwilę pojeżdżę i powiem wam, że to będzie szło, bo ja sobie siałem na live'ie już później. To jak chwilę pojeździłem i ogarniałem już, wiecie, znacznik, podnoszenie, opuszczanie, załączanie GPS-a, bo to mam wszystko pod jednym palcem, tak jakby. Naprawdę zarąbista sprawa, nie? Mega fajnie. Dobra, to oddaje. Ja zjeżdżam do... mordeczko z beczką i lecę jeszcze pogryborować wtedy. Okej. Okay. Bo ja raczej... może... choć nie, obstałem, że zasieję i nie będziemy po prostu tego odcinka przedłużać, bo jest jeszcze dużo pracy, zostało mi, słuchajcie, do podpisania dla was no, z 800 zdjęć bodajże. Także no tutaj troszeczkę jeszcze pracy jest przede mną na dzisiaj. A ty się już z Adasiem wymieniałeś? O. Tak, ja z Adasiem się wymieniłem, Adaś już ma moje z podpisem, ja mam jego. Także tutaj już można powiedzieć, że my się wymieniliśmy. Teraz mi zostały piękne z podpisami. Czy pokazać mogę dla widzów, jakie piękne zdjęcia na nich czekają? Jo, proszę bardzo, o. Widzicie ogółem całe te i tutaj z tyłu będziecie mieli nasze podpisiki. Takie rzeczy będziecie mogli oczywiście dostać na targach bożych. Dobra, ja sobie podnoszę. Cyk, jedziemy tutaj. A, chyba se cofniemy, bo jeszcze tak jeden poprzeczek zostawiam, bo jednak na tą koszenie kukurydzy to się przyda później. Żeby to troszeczkę szerzej było. Tak se teraz pierwszy raz z głowy zaszedłem i kurna dziot, dwa razy się czkarnia, w tym roku przyjedzie do nas na te same pola. No tak, tak, to już ale... pana sobie ostatnio gadałem, no, o tym. Ale co wyjdzie dobrego, to to, że wiemy, że nie potrzebujemy zestawu z biogazowni do odbioru, bo przy kukurydzy na pewno jesteśmy w stanie się obrobić. Znaczy, no my w życiu nie robiliśmy zestawu z biogazowni, więc... No, ale że to lepiej sypało. Moim zdaniem. No, zrobimy taką samą akcję po prostu, no, nie? Także tutaj... bo raczej nie będziemy nic innego zamawiać, no bo kukurydza też będzie szła do chłopaków, więc chłopaki by się tu obrazili, jakby my nie wzięli chyba ich... ich sieczkarni, a tak to wiecie, też nie musimy od razu sieczkarni się płacić, tylko to jest odliczane podczas później rozliczania się za daną tą, za daną ilość towaru, którą zawieźliśmy na biogazownię. O, już widzicie z przodu przed nami pole, troszeczkę drzewek dodałem, zrobiłem to, o czym wspominałem, czyli teraz po prostu jeśli chodzi o przyozdabianie pól, to wracam do starego stylu. Nie będę gdzieś tam się bawił już w to, że będziemy czekać teraz 2 czy 3 sezony, żeby to drzewo wyrosło. No chyba, że gdzieś blisko gospodarstwa i będzie nam się chciało, no to spoko. A jeżeli będziemy chcieli gdzieś fajnie pole zrobić, no to od razu będę po prostu brał się za te drzewa i tyle w temacie. Bo po prostu to pięknie wygląda. Teraz kwietnia przewijamy na czerwiec aż, co? Bo my nie mamy sianokosów. Nie mamy. My musimy wziąć dzierżawę. Nie, po jęczmieniu mówiliśmy, że zasiejemy trawę. A, dobra, to tak miało być. Żeby w tym sezonie jeszcze jeden pokos zrobić. Tak zrobimy, w czerwcu zasiejemy trawę, to ona będzie we wrześniu do zbioru. Bo nam zostało 8 belek? No coś takiego, no ale dobrze, mamy narobione TMR-ów, także do czerwca to starczy, żeby zrobić już TMR-y kolejne i one wystarczą z tych 8 belek na pewno na to, żeby zdążyło się siano zrobić, tak, także tutaj... O Jezu, przyjemnie. Czyli nie ma co gadać, ale w następnym odcinku żniwa. Rzepaku. Nie, jęczmienia. Nie, jęczmienia. Jęczmienia, tak, no na samym odcinku żniwa i sprzedaże. Także fajny odcineczek. Ostatnie sprzedaże.
Mamy trochę, bo mamy, czekajcie, mamy jęczmień tu i mamy jęczmień, gdzie mamy jęczmień jeszcze? Za domem? O jest! Dwa duże pola, mamy jęczmień za gospodarstwem i za domem. No to fajnie, tym bardziej, że u mnie ostatnio była sprzedaż, także bardzo się cieszę, że teraz ta sprzedaż trafi do ciebie na kanał. Także fajnie to w tym sezonie się układa, tak lubię, bo jak wiecie, w niedługich odstępach dwa odcinki sprzedażowe, a tak to przynajmniej porozbijane na kanały, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. O, został mi ostatni przejazd, zrobienie poprzeczniaka i będziemy sobie idealnie kończyć. Nie no, ten zestaw naprawdę oddaję. Ostatnio gdzieś do głowy przyszedł mi pewien pomysł, bo chyba ktoś mnie natknął, czy na live'ie, czy na komentarzach, aby sprzedać MTZ-a i sprzedać MF-a i w zamian za to kupić właśnie ten nasz jakiś nowszy ciągnik, nie nowy, tylko po prostu nowszy, z tam jakiegoś 2010 roku, no. Coś około tego, kupić jeden właśnie z turem. Nie wiem, co ty na ten temat myślisz. Gadałem wczoraj o tym na live, ludzie jak najbardziej są za. No ale w szoku byłem, że tyle ludzi było za Zetorem ogólnie, nie? No i... Mówiłem o tym pomyśle na Zetora. Mówiłeś? Że gdzieś tam, no mówiłem, bo jakby dobrze. Chciałem ludzi też się zapytać, co o tym myślą, czy Ursus Zetor w ogóle wchodzi w grę tutaj na tej serii. I jakby no... Inaczej, wiem, że ludzie na live pisali, że Zetor spoko, a wiem, że gdybyśmy go kupili, to by były na pewno komentarze, że bo dopiero przez Zetor był 19, nie? Powiem tak, ja już wszystko pod względem Zetora posprawdzałem, bo przyszedł mi ten pomysł ostatni, jak zobaczyłem sobie pewne zdjęcie na pewnej grupie rolniczej, później zobaczyłem go u pewnego streamera bożego, pewnego Zetora i nie ukrywam, że no się zakochałem, pięknie wygląda. I mówię, kurna dziot, no piękny ciągnik, wysłałem to od razu zdjęcie do Bronka, mówię, co o tym sądzisz, Bronek mówi, nie no, zjedzą nas. Z jednej strony za później przypomniałem. Ja dalej cały czas podtrzymuję tą, jakby, to moje zdanie, żeby nie brać Zetora. Dużo ludzi pisało o New Hollandzie i o Fendzie, nie, że tego tu brakuje u nas. New Hollanda mi brakuje bardzo i są te fajne New Hollandy starsze, jest na pewno z turem. I teraz tak, patrzyłem na Zetora. Ja pierdzielę, serio, 1 litr nasion i nie, no kurde, no dobra, pojedziemy się zasypać, bo to szkoda czasu. Dobra, wbijemy sobie tu od razu piąteczkę. I patrzyłem sobie, jak to by wyglądało, 110 tysięcy. 110 tysięcy kosztuje, to jest 80 parę koni, więc to by było pokroju naszego, niestety, MTZ-a, po prostu tylko troszeczkę nowszy. Dlatego też moim zdaniem nieopłacalne by to było wziąć go, bo za 110 tysięcy... Ja nie ukrywam, że chciałbym ciągnąć 120 koni z turem, nie? No, za 110 tysięcy jesteśmy w stanie kupić już coś z lepszej marki na pewno. Wiadomo, no dołożyć trzeba ale będzie... Ale to mówisz o czym? Więcej. O Zetorze cały czas, tak? Tak, o Zetorze teraz mówię, że od razu sobie tego Zetora znajdowałem, aby wiesz, sprawdzić jak to wygląda. Czyli my mniej więcej, jak patrzyłem na cenę MTZ-a i MF-a, jesteśmy w stanie dostać od 70 do 80 tysięcy za te dwa ciągniki. I przez to będziemy musieli dołożyć jakieś tam, nie wiem, 50 powiedzmy, tak? Do tego interesu, czy tam 60, ale na pewno chyba pojawi się ciągnik innej marki niż właśnie ten Zetor, bo tak na samym początku powiedzieliśmy, że chcemy tą serię skończyć bez Zetorów, bez Ursusów. Nie ukrywam, że no wychodzą fajne ciągniki i pograłby tu chętnie, jakąś szóstkę by tu kupił do pomocy, ale kurde, że już tak sobie postanowiliśmy, no to chyba ten sezon od biedaka tak skończymy, po prostu w kolejnym zrobimy tak, że wykorzystamy sobie jakieś tam polskie ikony, powiedzmy serii takich z polskich, o może tak to nazwijmy. O ile będzie kolejny sezon od biedaka? Tak, ale nie mówię o tym farmingu już, bo raczej w tym farmingu nie zobaczycie już kolejnego sezonu od biedaka, bo chcielibyśmy z Bronkiem sprawdzić się w czymś jeszcze innym. Jeśli chodzi o farminga i o serie, które mamy razem. Także tutaj to od biedaczka prawdopodobnie, jeżeli się skończy, no to skończy się, no chyba, że farming kolejny nie wyjdzie, no to prawdopodobnie wtedy, nie wiem, tam za rok, czy półtora, czy ile to tam czasu minie, no zaczęlibyśmy kolejną serię od biedaka do kozaka. No piękny zestaw, kurna dziot, naprawdę ślicznie to wygląda, a szkoda by się było rozstawać. Nie ukrywam, że na naszym gospodarstwie są potrzebne 4 ciągniki, dlatego też jeżeli byśmy sprzedali te dwa i kupili jednego z turem, to na pewno czym prędzej byśmy starali się o to, aby dokupić kolejny ciągnik pokroju Maseja koło no. 180 koni. Na no. pewno będziemy się szybko starali. A ja mam zajebisty pomysł na ten ciągnik, nie? No, mam tak także... zajebisty pomysł na ten ciągnik, że szok. Ale kurde, przyszedłem! Ale przyszedłem, dwa Maseje akurat się mijały. Jezus, coś pięknego. Także takim pięknym akcentem się z wami żegnamy.
dajcie jeszcze znać w tych waszych komentarzach, bo lubimy sobie czasami tutaj na odbiedaczka poczytać, bo macie ciekawe pomysły, jak tutaj to rozwiązać. Na pewno musimy tych ciągników teraz pozmieniać, postarać się o to. Już z sąsiadem gadałem na ten temat, że za jakiś czas podeślemy mu listę pól, które my chcemy do końca serii, abyśmy sobie wykupili, żebyśmy nie musieli teraz, wiecie, na szybkości kupować po to tylko, żeby sąsiad nie kupił. A my skupimy się teraz na pewno nad wymianą maszyn, aby to wam dobrze się oglądało, a nam dobrze grało, bo jednak no nasz Massey Ferguson przeżył 250 odcinków z nami, to jest niepojęte, bo chyba oprócz od zera i ikony naszej, jaką mieliśmy, no to kurna dziot, nie było jeszcze chyba takiej serii, żeby tak długo jakiś ciągnik z nami wytrzymał, nie? Dokładnie, też tak mi się wydaje, że jednak to jest ciągnik, który jest z nami najdłużej, nie? No. Niby można by było go zostawić, no ale kurde, no wymieńmy to, ileż to można to zostawiać. Jak ma być tylko do tego TMR-u czy coś, no to po co? Bez sensu. To po co? To jakiś inny ciągnik podepniemy. Zastanawiam się, czy renówka z paszowozem wjedzie do tego, do naszej obory, z bykami. No ciekawe, to trzeba to na pewno też sprawdzić, póki ja jeszcze to ogarniam, to najwyżej strop lekko, wiesz, drzwi zrobię większe, nie? No. Bo ja mogę to zrobić. No dobry pomysł dajesz, mordo, to musimy czym prędzej sprawdzić. Ja wam ślicznie dziękuję, miłego dnia wam życzę, udanej niedzielki. Obserwujcie nas wszędzie, gdzie się tylko da. I do usłyszenia, na razie, no i zapraszamy jutro na... Jutro na odbiedaka, będzie kolejne, tak, jutro w poniedziałek. Tak, będzie odbiedaczka i możecie wpaść, jak będzie odbiedaczka, bo to jest niedzielę, to możecie... Aha, nie, bo to dzisiaj ma sąsiad robić. No, to happy birthday. Do budy na live'a. To inaczej. Tak, do budy na live'a, ale jak sąsiad by wydał, słuchajcie, odcinek jutro, mówię tu o sąsiedzie Tanasie, cholera jasna, to jakby jutro wydał odcinek, to happy birthday kuwa tu you możecie mu napisać. No właśnie, także no, dokładnie. Na razie, trzym taso, naro. Cześć.